Czy nie było tak bardzo zimno i to jest najważniejsze. Warto być murkiem? Warto. Warto. Bierzcie przykład z tego młodego człowieka, który jest dzisiaj razem z nami. Chodź dziewczyna do mnie, chodź. Też, a to, czy to oznacza, że jesteś mamą tego człowieka? To tego, zmusiłaś do tego. Tak. No ja już, dla mnie to już jest 13. Trzynasty raz, kochani. Co niektórzy jeszcze nie mają ze sobą pierwszego razu, a ta pani już 13 raz z rzędu robi to samo. Tak. Jak ci się dzisiaj płynęło? Super, super ciepło było. Fajnie, że płynęła, bo deszcz pada, to jestem cała słaby, mokrzy. To najważniejsze. Co byś powiedziała tym osobom, które patrzą teraz na ciebie z brzegu, patrzyło na ciebie z brzegu? Patrzyli. Słuchajcie, następny rok jest wasz, płyniemy razem. I to wystarczy, dziękuję ci bardzo. Przypominam, że numerki wrzucacie dziewczynom w odblaskowych kamizelkach. Odblaskowe kamizelki, dziewczyny przyjmują wasze numerki. Za sekundkę kortowo to będzie rządzić tutaj na scenie, więc bardzo prosimy o to, żebyśmy zrobili troszeczkę miejsca, dobrze? Dla naszej ekipy z Kortowa. Zespół pieśni i tańca Kortowo przed wami! Thank you.
Dobra, siadaj. Zimno? Do zimna. Ja to ci spróbuję. Dla mnie wyrzuca do rzeki. Ktoś zbiera ten numer? A, ja. Sobie mam losowanie. No teraz spad. Uny mnie takie są, uny mnie takie są, o jak jasiakuniki. Uny mnie takie są, uny mnie takie są, o jak jasiakuniki. Przypominam, że pierwszy autobus będzie odjeżdżał o 14.15. To nie jest tak, że was wyganiamy, ale tak, żebyśmy się podzielili. Czyli 14.15 odjeżdża pierwszy autobus z Małopolskiego. Są nasze... O, bardzo proszę, tutaj. Tej osoby by nie mogło zabraknąć, jeżeli chodzi o ważne wydarzenia w Olsztynie. Olsztyn 24, dobrze mówię? Dobrze mówię. Rosja. Jak masz na imię? Ilja. Okej, fajnie było? Tak. A, to najważniejsze, spoko. Fajnie, że jesteście w takim razie. Piąteczka, dziękuję bardzo. Chciałem z kolegą porozmawiać więcej, ale myślałem sobie, że będzie problem. Rozmawiają. Ale bądź bardzo fajnie, że dzisiaj jesteście razem z nami. Po rosyjsku bym porozmawiał, tylko już trochę zapomniałem, tak trudno mówiąc, jak się rozmawia w tym właśnie języku. Kto nam jeszcze chętny jest, żeby tutaj... Kochani, bardzo was proszę, osoby, które są spoza Olsztyna, pokażcie się. Gdzieś tam dajcie sygnał. Skąd jesteście? Ruczany. Ruczany? I Łomża jeszcze tutaj. Bardzo proszę, Ruczany, Nida i Łomża. A tutaj kolega skąd? Aż się boję. Ostrołęka nie pęka. Ostrołęka nie pęka. Ile osób z Ostrołęki? Jeden. Tylko ty. Ale cieszymy się bardzo. Cieszymy się bardzo, że jesteś dzisiaj razem z nami. Chodź tutaj nam sprzęga głośno. Chodź. Ja chciałbym powiedzieć, że tu jestem weteran, bo ja jestem 13 raz. Ja bym się nie przyznawał. Wpływ jest 14. Ja bym się nie przyznawał, mój drogi. No 13 raz już. Nie, żartuję, bardzo fajnie. Pierwszy. Ty jesteś pierwszy raz, ale to faktycznie wielki szacunek dla ciebie. Przyszłym roku też będę. Cieszymy się bardzo. Bardzo ci dziękujemy za to, że dzisiaj jesteś razem z nami. Szukamy tych osób, które są najlepiej przebrane, mają najbardziej oryginalne stroje. Chodź, chłopaku, do mnie, bardzo proszę. Twoja góra, albo jesteście we dwójkę. Proszę pana, góra odlowa, chodź do mnie. Dziękuję.
Nie beza, tylko o, kochani, bardzo ważna informacja. To nie jest beza, tylko to jest góra lodowa. Oni są razem, tak? Czyli Titanic i góra lodowa. I ten Titanic tą górę lodową atakuje. Jest oczywiście Leonardo tu z tyłu. I to jest ta dwójka, więc bardzo proszę ich nie rozdzielać. I jeszcze diabeł jest. I ten diabeł już tutaj... I śmierć. I to jest, moi drodzy, bardzo ważna sytuacja, tak? Bo wiadomo, że Titanic to jest od razu tutaj pojawia się śmierć, diabeł i tak dalej. Dzień dobry. A ja jestem ministrem wojny. Dzień dobry. Miałem takie te karatany, helikoptery, ale się wzięły i rozleciali gdzieś. No i moje wojsko pospolite ruszenie niestety zmarzło i poszło do domu. Ale i tak jesteśmy największą i najlepszą armią świata. Wielkie brawa dla kolegi. Jak masz na imię? Tak już oficjalnie powiedz. Ja jestem oficjalnie? No nie wiem. Wstydzam się. Maniciarewicz. Posłuchajcie, ale zobaczcie, cudownie mu się rozwija rusza Warga z tą brodą. No cudownie wspomniane. Słuchajcie mnie, bo zawsze mam dużo do powiedzenia, a ponieważ mam monopol na manie racji, jestem największy, najmądrzejszy, najszczęśliwszy i dowodzę najlepszą armię. Wielkie brawa tym dwa kolegi! Yeah! Ale jasno. Jest Minionek. Chodź Minionek do mnie. Minionek się pojawił. Minionek tutaj z synem chyba jesteś, co? Dobrze widzę. Poczekajcie, Minionek tutaj z przodu, a ja z nim to rozmawiam z tyłu. Jak masz na imię? Grzegorz. Grzegorz, skąd pomysł na takie właśnie przybranie? No wiem, tak wpadłem na pomysł, że może być ciekawy. Zwłaszcza, że przykażnie władcą Minionek zawsze był, a kończy się władza i potem przychodzi następna, gdzie znowu będzie Minionek przybył. Co wy dzisiaj takie polityczne tematy tutaj rzucacie na scenie? No dobrze, okej. Okay. Tutaj jaka cudownie przebrana ekipa. Jakiś czarodziej? Dobrze widzę? Czarodziej chyba, co? Bez dwuznania. No to za chwileczkę jeszcze porozmawiamy. Zjedźcie spokojnie. Za chwilę mam nadzieję, że również pojawią się już wszystkie osoby, które będziemy chcieli nagrodzić dzisiaj bardzo fajnymi nagrodami. Przypominam jeszcze raz, 14 Skarbnego z Pojwójną. Miasto Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Starówka Razem, CMAS, KDP, PTK, Olsztyn Aktywnie. To oni, nasi główni partnerzy, patroni medialni, to Nowa Polska, NURAS, UFO, Gazeta Olsztyńska i Radio SK. No i przede wszystkim podziękowania dla Akademickiego Klubu Płetwonurków Skorpena za to, że możemy być tutaj w tym miejscu. Dzięki wam właśnie razem. Jak spytałem się prezesa Michała, to Michał powiedział, że zapisało się ponad 360 osób. Ile osób przepłynęło? Myślę, że potem będziemy o tym mogli wam więcej powiedzieć już oficjalnie. Razem z nami również ekipa Red Bulla jest, to też bardzo ważna informacja. A prezes Michał chce coś powiedzieć. Bardzo proszę, Michał. Dwa słowa. Za 10 minut będzie ogłoszenie wyników za najlepsze przebranie, więc wszystkich serdecznie zapraszamy. Mówił prezes Michał, dziękuję ci bardzo. Mamy 10 minut, kochani, na to jeszcze, żeby spokojnie tej rozprostować kości i strój. Ale teraz bym bardzo chciał, żebyście się przedstawili z imienia i z miasta. Skąd jesteście? Ile lat temu mieliście ślub? Marzenka, proszę bardzo, sprawdzamy. Prawie 17. Prawie 17. No i teraz sobie wyobraźcie, że ten garnitur, ten oto młody człowiek miał 17 lat temu na sobie, naprawdę, 17 lat temu miał, i zobaczcie, ale mało tego, zobaczcie jak się trzyma, gdybym ja ubrał swój garnitur, to powiem wam szczerze, że byłoby ciepło. Tu bardzo proszę, idealnie, cudownie, tak jakby się wprawdzie mówiąc, jutro miał pójść i wziąć ślub. Skąd pomysł, powiedzcie mi Marzynka, skąd pomysł na to, żeby przypomnieć sobie te czasy sprzed 17 lat? Nie miał pomysłu na siebie, ja już miałam strój gotowy. Zajmam do szafy, spojrzał na swój garnitur. O, już co, przybierz się za panem młodą, a ja będę miał swój garnitur. Mężu, to teraz ty się tłumacz, dlaczego akurat takie stroje dzisiaj? No jestem, no bo tak. Ale to nie mogę się bliżej. Chodź, pożegnać. To była chwila, to był moment, po prostu... Nie wiem, co powiedzieć. Zaskoczenie kompletne, ale powiem ci, że naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, bo ja myślę, że wielu z nas, gdyby po 17 latach miało, jeżeli chodzi o panów oczywiście, miałoby założyć swój garnitur ślubny, no to byłby to duży problem. Nie dałoby oczywiście, się. Nie dałoby się, bez dwóch zdań, tak bym mówiąc. Powiedz mi, a często karmisz dziewczyną, że on taki chudziutki jest? Właśnie to, że 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 to,
To jest tak, moi drodzy, że to jest bardzo aktywne małżeństwo, bo jak już wiemy, jak wcześniej rozmawialiśmy, oni też również i morsują, więc bardzo aktywnie spędzają ten wolny czas. Bardzo wam dziękuję. A po raz pierwszy bierzecie udział? I to, moi drodzy, są pierwszoroczniaki, czyli pierwszy raz wspólnie. Bardzo wam dziękujemy w takim razie za to, że dzisiaj jesteście razem z nami. No i ja powoli szukam kolejnych osób, które by chciały się podziomkiem, jak się mówi, podziomkiem, tak jest. Chodźcie teraz do mnie, bo teraz możemy z wami spokojnie porozmawiać. Ekipa Podziomkina. Halo, Podziomkin, chodźcie do mnie. Gdzie jest kapitan? Czerwona gwiazda, kto jest kapitanem u was? Wszyscy są... To jest kapitan, Ryszard. Ryszard kapitan. Ryszard, brzydki, ale może być. Poczekaj, wiesz, ale póki nas kręcą. Chodź, o tak jest. Ryszard, skąd pomysł, powiedz mi na... Dobrze, teraz trochę lepiej wygląda, co? Lepiej trochę wygląda i słyszy przynajmniej. Ryszard, skąd pomysł na to, żeby wziąć udział w tym spływie w taki właśnie sposób, czyli zbudować łódź, zbudować Podziomkina i zebrać taką fajną brygadę? Brygada już jest kapitan od dłuższego czasu. Jest to grał faktu potwierdzeń. Trzecia nasza grupa, którą budujemy. Przypomnij w takim razie, jak to było, jeżeli chodzi o wasz pierwszy i drugi raz, o te wasze łodzie. Co to było? Na początku to był Titanic. Wiking po raz pierwszy, a ten drugi to był? Titanic. Okej. I jeszcze było Gniazdo Os. Gniazdo Os. Gniazdo Os było przed... Czyli byli panowie, a w środku były osy. Tak jest. Dokładnie na osa. Dobrze. A dlaczego już nie ma żadnej kobiety wśród was? Czy była kobieta? Nie ma. Gdzie są kobiety? Jest. A już myślałem, że sami mężczyźni w Podziomkinie. Sylwia. Sylwia, proszę was. Masz na imię? Klaudia. Jak ci z facetami się tutaj współpracuje? Bardzo dobrze. Jest. Może być. A druga koleżanka, jak ma na imię? Sylwia. Sylwia, dobrze. Sylwia, jak ci jest z chłopakami? Jak ci się współpracowało? Super, naprawdę. No, nie narzekasz? Nie narzekam. Opiekują się, no i super. Pają. Powiem ci naprawdę, tutaj chyba bardzo mocna i bardzo fajna. A mąż 2 miesiące w garażu śpi. Mąż 2 miesiące w garażu śpi. Panowie, powiedzcie mi, od kiedy nurkujecie? Kto z was najdłużej nurkuje tutaj? Kto się proszę może... pana! Kapitan! Wtedy nie zrady, poszedł później. Okej. 84. Co 84? Od 84 roku kolega, chodź do mnie, chodź tu bliżej w takim razie. Od 84 roku, czy pamiętasz swój pierwszy raz? Pamiętam. Wiesz który raz, tak? Ten, jeżeli chodzi o nurkowanie oczywiście. Zaczerwienił się od razu. Ale tak, super, to sobie z Wodzuchatów. 84 Mieszkowice Kaszuby. Fajnie było, co? Ekstra było. Każdy mówi, jeżeli chodzi o ten pierwszy raz, naprawdę każdy mówi. No dobrze, Podziomkin, wielkie brawa dla was, podziękowania, że dzisiaj jesteście razem z nami. Ja czekam cierpliwie na wyniki, czekam na Michała, czekam na ekipę Skorpeny, tak żeby wam tutaj za moment już dać sygnał, żeby móc wręczyć nagrody. Odrobina cierpliwości. Dostałem informację, że prezydent Olsztyna już do nas przybył, więc za sekundkę będziemy mogli już rozpocząć ostatnią część. Wszystkie osoby przebrane zapraszam na scenę i już do was podążam. Ależ emocje dzisiaj fajnych. Wszystkie osoby, które są przebrane, bardzo serdecznie zapraszam do nas. I ja też już do was podążam. Osoby przebrane, które brały udział w 14. sportowym spływie Łyną, bardzo prosimy o to, żeby weszły na scenę. Za sekundkę zaproszę również prezesa Michała. Jest razem z nami dyrektor do spraw kształcenia i sportu, pan Jerzy Przybalski. No i gospodarz miasta, czyli
pan Piotr Rzymowicz, prezydent Olsztyna. Bardzo witamy was serdecznie. I zanim będziemy ogłaszać, to panie prezydencie, dwa słowa, co tutaj do wszystkich uczestników tego właśnie spływu. Niecodzienne, bardzo fajne wydarzenie dzisiaj w Olsztynie. Tak zawsze jest, że ten spływ oficjalnie wita wiosnę w naszym mieście. Tak, wiosnę witamy w Olsztynie serdecznie. Ja również wszystkich was i gorąco witam. Co prawda jest troszeczkę zimniej, ale to dla was nie straszne, bo to już po raz kolejny ta wspaniała impreza, wydarzenie Świat było. Serdecznie wam gratuluję, dziękuję i jestem przekonany, że waszym śladem na pewno pójdą również inni. Bardzo dziękuję. Jutro, panie prezydencie, z Kopernikiem spotkanie na Stadówce. To jest również wyjątkowe wydarzenie, bo przecież tu nieopodal na naszym zamku mieszkał, pracował Mikołaj Kopernik. 500-lecie tablicy, która jest na Krużganku i są to również dla nas, mieszkańców, myślę, i miasta, i kraju, i świata wyjątkowe wydarzenia. Dziękuję bardzo. I jeszcze pan prorektor, zapraszam bardzo serdecznie. Dwa słowa, jeżeli chodzi o władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i o to wydarzenie. Fajnie, że macie taki klub nurkowy na Uniwersytecie. Witam państwa. Rzeczywiście bardzo się cieszymy, że ta agenda, klub Skorpena, należąca do Akademickiego Centrum Kultury, może tutaj dzisiaj witać wiosnę. Możemy, panie prezydencie, powiedzieć, że wiosna zawitała 3 dni wcześniej do nas, niż w rzeczywistości ma to miejsce. Spływ się odbył, a więc mamy wiosnę, drodzy państwo. Cieszymy się bardzo, że... Cieszymy się bardzo, że jesteście tutaj, że corocznie się tu gromadzicie. Za rok wielki jubileusz. Myślę, że będziemy razem obchodzić ten jubileusz, świętować w specyficzny sposób. Ale to już do was należy. Będzie... Co wy myślicie? Jestem wielki, jest otwarty na każdą dobrą propozycję. Dzisiaj jeszcze, panie prorektorze, nurkowie się bawią i po południu, i w nocy u was w Kortowie. Nie boi się pan troszeczkę o Kortowo? No cóż, nie takie imprezy w Kortowie miały miejsce, drodzy państwo. Sądzę, że większość z państwa była studentami jeszcze wcześniej Akademii Rolniczo-Technicznej i Uniwersytetu. Kortowo dobrze znacie, kluby znacie, wszystkie miejsca, myślę, takie, no może innym mniej znane, ale wam znane, też są do dyspozycji. Także nie boję się. Jerzy Przyborowski, bardzo dziękujemy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Michał, jeszcze minuta, to jeszcze od ciebie. Co? Dwa słowa dosłownie. Zaskoczony jest Michał, bo tego nie było w scenariuszu. Michał, jak oceniasz ten dzisiejszy spływ, to dzisiejsze spotkanie? Super, bardzo super atmosfera. Mam nadzieję, że za rok na 50-lecie Skorpeny i na 15 spływ płyną. Będzie nas jeszcze więcej. No i trochę bardziej pogoda dopisze, ale że tak powiem, zawsze jest super zabawa na spływie, super atmosfera i zapraszamy do Olsztyna. Powiedzieliśmy przed spływem, że mniej więcej ponad 360 osób się zarejestrowało. Wiemy, ile osób mogło wejść do wody? Około 250. Czyli tyle osób. Proszę tego nie podpuszczać. Ile wyszło? Wszyscy wyszli bez dwóch zdań. Miasto Olsztyn jest bezpieczne i wszystkie osoby na pewno zameldowały się tutaj na linii mety. Podziękowania jeszcze raz dla wszystkich partnerów, dla wszystkich sponsorów. No i podziękowania dla całej Skorpeny. Kochani, to dzięki wam dzisiaj to wydarzenie mogło się po raz kolejny odbyć w Olsztynie. Cieszymy się bardzo, że zostało to wydarzenie zorganizowane w naszym mieście po raz kolejny. 14 skorpenowy spływ Łynął. Tutaj właśnie zaczęliśmy przy moście na ulicy Tuwima, a zakończyliśmy to właśnie wydarzenie tutaj przy moście Jana na olsztyńskiej Starówce. Czekamy jeszcze, bo Michał powiedział, że mamy oczekiwać. Wszystko już mamy, czy nie? Jeszcze nie. To jeszcze w takim razie odrobina najlepiej przebranych, najlepiej przygotowanych podczas tegorocznego spływu. Już się nie mogą doczekać. Już nerwowo obgryzają paznokcie. Gdzieś tam z nogi na nogę przestępują. Zimno, co? Komu jest zimno? Proszę bardzo się przyznać. Tutaj taka ekipa. Zaraz się rozgrzejecie, spokojnie. Dobrze. My wiemy, jak wy się bawicie. No. Ja nic nie mówiłem. Dobrze, ja dzisiaj na mecz idę. W takim razie już za moment oficjalnie ogłosimy, kto zdobędzie, ale ja nie wiem, Michał, kto.
prezydent będzie wiedział, kto? No dobrze. A, ja nie wiem, a prezydent wie. Proszę bardzo. Panie prezydencie Piotr Grzymowicz, prezydent miasta Olsztyna, kto otrzyma statuetkę? Patiomkin. Tam stoi ta łódź, więc serdecznie gratuluję. Ekipa, zapraszam, chodźcie do nas. Chodźcie. Ekipa, no oni wcześniej mieli Łódź Wikingów, potem mieli Titanica, a teraz z takim właśnie pomysłem do nas tutaj przywitali. Ostatni raz! Bardzo ważna informacja, ekipa Podziemkina powiedziała, że to jest ostatni raz. Już więcej nie chcą wygrywać, odpuszczają, więc jest szansa dla innych, jeżeli chodzi. Dobrze, pamiątkowe zdjęcie, bardzo proszę, panowie, ustawiamy się. Podziemkin, chodźcie tutaj wszyscy do wspólnej foty. Chodźcie z prezydentem, tak jest. Uważajcie tylko na mój mikrofon. Uśmiechnijmy się troszeczkę, faktycznie, to jest dobry pomysł. Pokażcie, że jesteśmy wszyscy zadowoleni. Co, niektórzy prezydenta zasłaniają, tak. Odruchowo, co niektórzy takie mają ruchy. Dobrze. Robię zdjęcia? Mamy ich. Wyszło? Mamy ich. Dobra, to teraz jeszcze prorektor. Panie prorektorze, oddaję mikrofon. Dowódca Skorpenowski, dowódca Sił Zbrojnych. Skorpenowski, dowódca Sił Zbrojnych, ale on musi się ubrać teraz, bo nie jest tak łatwo. Skorpenowy dowódca Sił Zbrojnych, no i teraz musi pokonać te wszystkie trudności związane z ubiorem. Polityką nam tutaj powiało, jeżeli chodzi o skorpionowy spłynął, ale nieważne, najważniejsza jest zabawa. Nie minister obrony narodowej, tylko dowódca. Dowódca, niech będzie. Powający pospolite. Okej, to w takim razie statuetka dla ciebie i będą jeszcze pamiątkowe zdjęcia. Muszę się trochę odkryć, niestety. Tak jest. Bardzo wam dziękujemy, panie prezydencie. Bardzo dziękuję, że znalazł pan odrobinę czasu na to, żeby się pojawić tutaj razem z nami. Podziękowania dla pana prorektora Jerzego Przyborowskiego. Jeszcze będą pamiątkowe zdjęcia. Kochani, a może byśmy sobie wszyscy zrobili jeszcze pamiątkowe zdjęcie? Te osoby, które chcą. Chodźcie, stańmy sobie tutaj pod banerem. Pod banerem skorpionowym. Tych osób, które zostały tutaj. Bo już... Puśćcie dowódcę! Idzie dowódca jeszcze z przodu. Dajcie rybę. 14 skorpionowy spływ płynął, ale ryba myśli tak... Dowódca musi być! Bierzcie rybę! Okej, okay. Uwaga, patrzymy się! Skorpionowy spływ płynął, patrzymy się! Kochani, uśmiechamy się! Czternasty skorpionowy spływ płynął, jeszcze odrobina, jeszcze tutaj ci, którzy kręcą nas. Czy już możemy? Możemy. Okej, okay, dziękuję wam bardzo. 14:15 to jest pierwszy autobus, potem 14:45 drugi autobus. Bardzo wam dziękujemy za to, że dzisiaj...